Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Odnosząc się do pytań, pragnę zaznaczyć, że jeśli chodzi o regulację, która jest projektowana w zmianie artykułu 688 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego, regulacja ta zwalnia pełnoletnich zstępnych z obowiązku zapłaty solidarnie z najemcom stale zamieszkującym opłat czynszu i innych należnych opłat w sytuacji, jeżeli osoby te nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Można sobie bowiem wyobrazić dwie sytuacje, kiedy jest pełnoletnie dziecko stale zamieszkujące z rodzicem, nie ma własnych dochodów, kontynuuje naukę, studiuje, nie ma środków na to, aby pokryć takie zobowiązania, pozostaje na utrzymaniu rodzica i to jest właśnie tego typu sytuacja, że taki pełnoletni zstępny jest zwolniony z zapłaty tego zobowiązania. Inna sytuacja będzie, kiedy pełnoletni zstępny będzie miał własny dochód, będzie pracował, będzie mógł odpowiadać solidarnie za te zobowiązania. Jeśli chodzi o, bo padło pytanie, rozumiem, jeśli źle zrozumiałam, to bardzo przepraszam, ale jedyny termin, który jest projektowany oprócz terminu zawitego w zmianie artykułu 388 Kodeksu Cywilnego, to jest termin 3 miesięcy w artykule 183 ze znaczkiem 6 KPC. W ocenie projektodawcy jest to termin wystarczający. Jeśli chodzi o wyzysk, to dane statystyczne przedstawiają się w sposób następujący. Takich spraw z roszczeniem z artykułu 388 Kodeksu Cywilnego żądania z tytułu wyzysku w 2019 roku do wszystkich sądów rejonowych i okręgowych łącznie wpłynęło 26 takich spraw, w 2020 12 spraw, w pierwszym półroczu 2021 było takich spraw 9. Chcę zaznaczyć, że w ocenie projektodawcy, jeśli chodzi o zmianę tego przepisu, to właśnie dodanie tej przesłanki braku dostatecznego rozeznania prawdopodobnie spowoduje zwiększony wpływ tych spraw. Tak jak tutaj już padało w tej Izbie stwierdzenie dotyczące, jakiego rodzaju spraw to głównie będzie dotyczyć. Chodzi o osoby, które nie mają rozeznania w przypadku zawierania chociażby tych wszystkich umów przy zastosowaniu nieuczciwych technik marketingowych, gdzie na przykład starsze osoby są nakłaniane do zakupu choćby garnków za znaczną kwotę środków finansowych. I wprowadzenie tej przesłanki być może w ocenie naszej ułatwi tym osobom możliwość chociażby nawet unieważnienia tej umowy, o ile nie żądania zmniejszenia swego świadczenia w zakresie przysługujących uprawnień. I ostatnie pytanie dotyczyło artykułu również 388 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Tu padło pytanie o to, czy nie ma obaw dotyczących nadużywania tej instytucji. Nie wyobrażam sobie, aby podmiot profesjonalny, a za taki chociażby należy uważać kasy zapomogowo-pożyczkowe, nie przygotowywały oferty dla swoich klientów w taki sposób, aby dokładnie wytłumaczyć im treść umowy, uprawnienia, obowiązki, zobowiązania, termin płatności i aby te wszystkie procesy związane z przygotowaniem oferty, przedstawieniem jej konsumentowi nie były w sposób należyty udokumentowane. To nie tylko chodzi o ochronę konsumenta, w ten sposób, przeprowadzając ten proces, w naszej ocenie również podmioty profesjonalne, a od nich trzeba wymagać dużo, dużo więcej, będą w stanie ewentualnie przed sądem wykazać, że nie zaistniała przesłanka braku dostatecznego rozeznania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani minister.